Gratuluję gospodarzom zwycięstwa w tym meczu. Jest kilka piłkarskich powiedzonek. Jedno z takich brzmi, że zwycięzców się nie sądzi. To nie mój zespół wygrał. Ja nie będę sądził zwycięzców. Będę oceniał to, co zrobił dzisiaj mój zespół i wykonał bardzo dobrą pracę. W Polskę poszedł wynik, jakby tu drużyna Zagłębia Sosnowiec zdominowała drużynę przyjezdnych, a sytuacja na boisku była bardzo odwrotna. Szczęście dzisiaj było po stronie gospodarzy, a dominacja po stronie gości. Przegraliśmy ten mecz, bo przeciwnik zdobył i wykorzystał pewnie więcej sytuacji niż próbował sobie wypracować, a my w polu karnym przeciwnika graliśmy tak, że jakby coś nam brakowało. Nie wiem w której minucie, ale wydaje mi się, że kluczowym momentem mogła być decyzja sędziego odnośnie braku karnego dla Dominika Kuna. Nie oceniam tej sytuacji jako pewnik, ale mam nadzieję, że tam nie było przewinienia i będę miał spokojną głowę, bo inaczej będzie, jeśli ocenimy to wspólnie razem, że jednak tam był faul i można było odwrócić wynik spotkania, gdzie mieliśmy tak naprawdę wszystko pod kontrolą, a tak wracamy do domu z zerowym punktem, ale za grę, za realizację tego, co sobie założyliśmy w polu, za to, jak konstruowaliśmy atak pozycyjny i rządziliśmy na boisku, na pewno chłopakom należą się słowa uznania, ale jednak brak odpowiedzialności przy kilku sytuacjach nie pozwolił nam wywieźć stąd ani jednego punktu. Na pewno w pierwszych słowach chciałbym pogratulować zawodnikom, że wykonali założenia taktyczne, które sobie nakreśliliśmy przez ten tydzień i naprawdę jestem podbudowany ich grą. Mamy dużo mankamentów jeszcze, które musimy poprawić. Dużo pracy przed nami, bo to było spotkanie, które pokazało, że tej pracy naprawdę musimy się teraz przyjrzeć i naprawdę mocno pracować. Grało nam się w dzisiejszym spotkaniu bardzo trudno, bo widać, że zespół Sandecji jest to zespół taki nieprzyjemny, bardzo, ja bym powiedział, przed tym spotkaniem obawiałem się go, ponieważ gra trochę nietypowo, z ustawieniem takim 3-4-2-1, bardzo trudne do wykrycia jest to ustawienie, tym bardziej, że w ich szeregach są bardzo dobrzy piłkarze i było nam trudno w dzisiejszym spotkaniu, ale tak jak mówię, mieliśmy plan na ten mecz, na to spotkanie i wykorzystaliśmy wszystko to w 100%. Myślę, że taktyka, którą dobraliśmy na dzisiejszy mecz, jest taktyką dobrą, bo zwycięską i to jest najważniejsze. Tego się nie sądzi, natomiast martwi mnie bramka na 3-1 i to oto mam pretensje do mojego zespołu. Natomiast, tak mówię, ja z jednej strony cieszę się, że mamy 2 tygodnie przerwy, będziemy mogli trochę potrenować i mam nadzieję, że wszystko będzie w najlepszym porządku, tak jak jest teraz. Dziękuję, to wszystko.